Płonkini Pussy Riot, wycinanie rosyjskich artystów jest głupie. To nie Czajkowski najechał Ukrainę, powiedziała Maria Alochina z rosyjskiego, punkowego zespołu Pussy Riot. Jednocześnie grupa sprzeciwia się wojnie, wzywa do osądzenia Władimira Putina w Hadze i do jedności środowiska artystycznego w tej sprawie. Cytowana przez, Guardiana, Maria Alochina odniosła się do przypadku wrugowania rosyjskiej kultury w Europie z ostatnich tygodni. Przypomnijmy, że filharmonia Skardiff wyrzuciła ze swojego repertuaru utwory Piotra Czajkowskiego, londyńska opera tak samo postąpiła z rosyjskim baletem, włoski uniwersytet odwołał wykłady z twórczości Fiodora Dostojewskiego, a Netflix wstrzymał pracę nad adaptacją Anny Kareniny, lewatą Stoja. Myślę, że to głupie, oceniła Lochina. To nie Czajkowski najechał Ukrainę. Zakazywanie jego twórczości nie ma sensu. Sens ma natomiast zakazywanie całej rosyjskiej ropy i gazu, stwierdziła. Rusofobia? Nie spotkałam się, artystka zaznaczyła, że po wybuchu wojny nie doświadczyła żadnej rusofobii w Europie. To zresztą bez znaczenia. Powinniśmy być zjednoczeni jako artyści w budowaniu antywojennego ruchu. Podkreśliła. Pussy Riot krytykują Zachód. Członki nie Pussy Riot zaznaczają, że od 10 lat ostrzegały Zachód, jak groźna jest dyktatura w największym państwie, posiadającym broń atomową i imperialne ambicje. Ich zdaniem na Zachodzie w relacjach z Rosją zwyciężyły interesy biznesu. Gdyby po aneksji Krymu wprowadzono poważne sankcje, nie byłoby dzisiejszej wojny, twierdzi Alochina. Z kolei jej koleżanka z zespołu Olga Borysowa podkreśliła, że Władimir Putin powinien zostać osądzony jako zbrodniarz wojenny przed Trybunałem w Hadze, by wysłać sygnał wszystkim innym dyktatorom.